Poranny gość, Radia Zachód. Artur gdzie dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Radiu Zachód na 103 i 106 FM. A naszym porannym gościem jest Pan Piotr Reda z Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor nauk biologicznych, architekt krajobrazu i arborysta. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. A także, co trzeba dodać, kierownik do spraw naukowych i członek Rady Programowej Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze oraz autor ekspertyzy dendrologicznej do koncepcji zagospodarowania terenu dla projektowanego Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zielonej Górze. Górze. No właśnie o tej inwestycji dosyć dużo ostatnio się mówi. Jest o niej głośno, bo też i budzi kontrowersje ze względu na sprzeciw mieszkańców Zielonej Góry. Ta inwestycja, czyli Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, które obecnie znajduje się w Zielonej Górze, a ma powstać w nowym obiekcie w Zielonej Górze właśnie, to obiekt czy inwestycja, która ma właśnie być wybudowana na około dwóch hektarowym terenie między ulicą Wyspieńskiego a Wazów w Zielonej Górze właśnie. Tam, gdzie obecnie znajduje się miasteczko ruchu drogowego, dawne miasteczko ruchu drogowego, to teren Uniwersytetu Zielonogórskiego, no a przede wszystkim tak zwany Park Poetów. Miejsce chętnie odwiedzane przez zielonogórzan, miejsce, gdzie spacerują, gdzie wypoczywają i właśnie o ten park rozbija się cały problem, bo pomysł wybudowania nowego centrum leczenia dzieci i młodzieży i związanej z tym także wycinki drzew i krzewów, wzbudza właśnie, jak już mówiłem, sprzeciw wielu mieszkańców i miłośników. Przyrody. Ale o y, samej inwestycji, o jej sensie, czy w tym miejscu, czy nie w tym miejscu, czy w ogóle ją budować, czy nie, mówić nie będziemy, bo to nie pańska rola. Pańskim zadaniem była ocena y, dendrologiczna, y, szerzej m, obejmując ocena przyrodnicza właśnie y, całej tej inwestycji, czyli y, czy wycinać drzewa, jeśli tak, to w jakim zakresie, jakie wycinać drzewa i jaki to będzie miało wpływ na y, przyrodę y, w tym miejscu. Y, to... Y, Taki właśnie był cel tej ekspertyzy? Celem ekspertyzy było przede wszystkim sprawdzenie, jakie mamy tam zasoby przyrodnicze, jeśli chodzi o drzewostan, o starodrzew, ile jakich drzew rośnie w tym miejscu przewidzianym pod inwestycję i czy jest duża kolizja tak, projektowanego zagospodarowania terenu, tej koncepcji na tym etapie, która powstała właśnie z drzewostanem, mhm. czy rzeczywiście ta inwestycja będzie wymagała wycinki dużej liczby drzew, a przede wszystkim, czy będzie wymagała wycinania starych drzew, tak zwanego staro mhm. No i do jakich wniosków doszliście? Przede wszystkim tutaj króciutkie może sprostowanie, bym Państwu, którzy nas słuchają i oglądają. Park Poetów nie jest przedmiotem opracowania. Ten teren, na którym ma powstać szpital, nie znajduje się na terenie Parku Poetów. Park Poetów znajduje się troszeczkę wyżej, powyżej ulicy Wazu w stronę ulicy Podgórnej. Na terenie lasów komunalnych. Natomiast ten obszar przylega do Parku Poetów, jest, sąsiaduje z nim, ale nie jest tożsame z, mm -hmm. z Parkiem Poetów. E, może troszeczkę nieporozumień, w, jakby tutaj na ten temat powstało w przestrzeni medialnej. Czyli ta inwestycja wpływu na sam Park Poetów mieć nie będzie? Nie, dlatego że ona jest poza Parkiem Poetów. Mm -hmm. e, natomiast Wiadomo, że ten dawny ośrodek ruchu drogowego, Miejski młodzieżowy ośrodek ruchu drogowego, jak to się nazywało, który powstał w 64 roku XX wieku, w skrócie MORD, może nieszczęśliwa, nieszczęśliwy skrót, no ale tak, tak się wtedy złożyło. Rzeczywiście on miał taki charakter parkowy, zresztą powstał na, na bazie jakiegoś już tam drzewostanu wcześniejszego, głównie lasu gospodarczego z dużą, ilości, dużą ilością sosen, ale też częściowo dębów. No, i po, tych, po tym zagospodarowaniu w postaci właśnie dawnego miasteczka ruchu, pozostało tam sporo drzew, takich już wiekowych. Mm -hmm. Można mówić tam już o starodrzewie i o całym ekosystemie, który tam się wykształcił. No i też dużo samosiewów jest z tego, co napisaliście w ekspertyzie. Takich właśnie roślin i drzew, które cenne przyrodniczo nie są. Chociaż właściwie w obecnej sytuacji klimatycznej każde drzewo jest cenne przyrodniczo. To prawda, to prawda. E, każda przyroda jest cenna. Ja podtrzymuję zresztą swoje słowa, które wiosną wypowiadałem, kiedy tworzyliśmy dla miasta Zielona Góra taki system, e, koncepcję systemu przyrodniczego dla miasta Zielona mm -hmm. e, że każda dzika przyroda w mieście jest cenna. E, I ten fragment też jest cenny. Natomiast tak się składa, że akurat w samym środku tego obszaru, około dwóch hektarowego, który był przedmiotem naszej ekspertyzy, są dwie działki geodezyjne, które zostały wcześniej pozbawione drzewostanu, starodrzewia dlatego, że Uniwersytet Zielonogórski jakiś czas temu planował budowę tam akademików, mhm. domów studenckich. Mhm. I te dwie działki zostały pozbawione właśnie w drzewostanu właśnie w tym celu, żeby wybudować te akademiki. Akademiki nigdy nie powstały. Natomiast w tym miejscu odrosły młode drzewa kilkunastoletnie, ale staro drzewia tam prawie w ogóle nie ma. Mhm. W związku z tym, budowa szpitala w tym miejscu, właśnie dokładnie w tym miejscu, co wskazaliśmy w naszej ekspertyzie, że jeżeli już ten szpital miałby powstać w tym parkowym otoczeniu, no co jest istotne z punktu widzenia. Terapii też, tak, dzieci i młodzieży, szczególnie ze schorzeniami e, natury psychicznej, e, bo, bo to jest element terapii, te, taki ogród, taki park. E, ale to miejsce, gdzie ma postać budynek, właśnie jest pozbawione starych drzew. W związku prawie pozbawione starych drzew, tam kilka dosłownie rośnie, więc ta kolizja z starodrzewem jest stosunkowo niewielka. Ale jednak jakieś drzewa trzeba będzie wyciąć, tak? Kilkanaście drzew, tak. Są to e, zdecydowanie większości sosny. Kilkanaście starych drzew, mhm. takich powyżej 100 cm, obwodu pnia. Bo w ogóle drzew do wycięcia wyznaczono 70, 78, 78 mhm. ale większość z nich to są młode, takie cienkie samosiewy, młode klony, które tam porosły, mhm. grubości pnia mniej więcej mojej, mojej ręki. Więc one mają wartość przyrodniczą oczywiście, natomiast nie, nie jest to e, jakiś taki starodrzew o bardzo dużej wartości e, cennego lasu czy starego parku. A jaki to jest odsetek, panie doktorze, e, drzew, które w ogóle tam badaliście i które obejmuje ten teren, na jakim ma powstać to Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży? Całe to miasteczko ruchu dawne, ono obejmowało powierzchnię około 6 hektarów. Mhm. W tym momencie ono też już jest, po pierwsze, nie funkcjonuje jakie miasteczko ruchu, jest troszeczkę zarośnięte, ale też już część tego drzewostanu była wcześniej usunięta, bo przecież tam już jest istniejący dom studencki zaraz obok, mhm. na potrzeby którego zostało część drzew wyciętych. Więc ten obszar całego tego miasteczka ruchu jest dużo większy niż obszar samej inwestycji. Mm -hmm. My pod kątem inwestycji ekspertyza, ekspertyzę przeprowadziliśmy na obszarze około dwóch hektarów. Mm -hmm. Czy to jest mniej więcej jedna trzecia tego dawnego, dawnego parku, a sam budynek no to zajmie e, dużo mniejszą powierzchnię. I w tej inwentaryzacji, tak to nazwijmy, jaka obejmowała tą ekspertyzę, e, zbadaliście 483 drzewa. Dokładnie. E, drzewo do drzewa, także grupy drzew i krzewów. Wyście rzeczywiście chodzili, je mierzyli, e, sprawdzali, co to jest za drzewo, badali jego stan. To tak wyglądało? Tak, tak. Mhm. Taka jest nasza praca i taka, taka była nasza rola. Najpierw zatrudniliśmy Godetę, który każde drzewo namierzył godyzyjnie i wniósł na, na mapę geodezyjną, na mapę zasadniczą. To od razu zaznaczmy, te kropki, które są na drzewach, właśnie w tym miejscu, to nie są drzewa przeznaczone do wycinki. Nie, nie, nie. To są kropki, mhm. które geodeta, którymi Godeta oznaczał drzewa już zinwentaryzowane, po to, żeby w tym gąszczu tych drzew się nie pogubić mhm. i żeby żadnego drzewa nie pominąć. Te kropki oznaczają tylko tyle, że to drzewo zostało zinwentaryzowane przez Godetę. Mhm. Żadne z drzew jeszcze nie ma oznaczeń do, do usunięcia. W terenie to, to jest jakieś nieporozumienie z tymi kropkami. Jeśli ktoś myśli, że to jest do usunięcia, to tak nie jest. Zapewniam o tym. Natomiast rzeczywiście 483 drzewa i, i grupy drzew w tym też są, takich samosiewów. Każde drzewo osobna, do każdego podeszliśmy, każde dotknęliśmy, każde drzewo zmierzyliśmy mu obwód pnia miarką dla każdego oszacowaliśmy zmierzyliśmy średnicę korony i opisaliśmy jego stan zdrowotny jego kondycję w jakim ono jest w stanie. I większość tych drzew jest w dobrej kondycji jak czytamy właśnie w tej ekspertyzie z którą już wkrótce będziemy mogli się zapoznać. No i z 483 drzew i grup drzew i grzewów 78 sztuk do wycinki wyznaczyliście albo pokazujecie, że można je wyciąć przy tej inwestycji, ale martwi mnie to, że ponad setka drzew jest opisana jako rośliny kolidujące, a właściwie, że ta inwestycja koliduje z tymi drzewami, z tak zwanymi progami krytycznymi, gdyby Pan mógł wyjaśnić, o co chodzi i czy to będzie miało wpływ, czy ta inwestycja, ta budowa będzie miała też wpływ negatywny na te drzewa. Więc jeśli chodzi o wycinkę jeszcze na krótko się cofnę 78 drzew i grup drzew przewidzianych z do usunięcia ze względu na kolizję inwestycji z tymi drzewami, przy czym wśród tych drzew tylko 19%. Tak naprawdę to są drzewa, stare drzewo, powyżej 100 cm obwodu pnia. I prawie wszystkie to są sosny, pospolite drzewo gospodarcze, które ma mniejszą wartość przyrodniczą, jedna brzoza. Żaden stary dąb, żadne inne szlachetne drzewo nie, nie jest wycinane ze, ze starych drzew. Mhm. Natomiast rzeczywiście my, robiąc tę ekspertyzę, przeprowadziliśmy taką analizę dla każdego drzewa, zgodnie ze standardami zresztą krajowymi. Standardami ochrony drzew w procesie inwestycyjnym powstały mi w wyniku działań Fundacji Ekorozwoju i Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Zgodnie z tą metodyką wyznaczyliśmy dla każdego drzewa tak zwany próg krytyczny. Mm -hmm. To jest taka strefa wokół drzewa, równa trzem obwodom pnia. <laughs> Przepraszam bardzo. Może... Proszę o łyka wody, tak, tak do tak, mm -hmm. dużo mówię to... <laughs> To wróćmy do tego progu krytycznego, panie I doktorze. Progu krytyczny to mm -hmm. jest taka strefa wokół drzewa, którą oznaczamy jako obszar wokół drzewa o promieniu trzech obwodów pnia. Zgodnie z metodyką przyjętą w standardach, która mówi nam, jaka strefa systemu korzeniowego wokół drzewa. Powinna być chroniona, mm -hmm. nie powinna być e, uszkadzana po to, żeby drzewo e, przeżyło i, i zachowało swoją stabilność e, w gruncie i było bezpieczne. No właśnie, bo tak sobie wyobrażam, patrząc na ten teren, e, w jaki sposób tam będzie prowadzona ta budowa. Oprócz wycinki, to właśnie będą pozostawione też e, drzewa, m, a do tego mamy przecież głębokie wykopy, ciężki sprzęt, fundamenty, mury, m, oczywiście różnego rodzaju materiały, które będą tam e, składowane. Wy we w swojej ekspertyzie piszecie między innymi, iż niedopuszczalne są, wszelkie działania mogące mieć negatywny wpływ na kondycję drzew. No i także piszecie, aby wszystkie prace w obrębie istniejącej zieleni wykonywać po pierwsze pod nadzorem dendrologiczno-arborystycznym, no i w większości ręcznie, prawda? Czyli ręczna rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania terenu, czyli na przykład budynków, ręczne wykonywanie wykopów pod wszelkie sieci, ręczne prowadzenie wykopów pod nawierzchnię utwardzoną. I teraz tak się zastanawiam, czy to są tylko i wyłącznie wasze sugestie, wskazówki, czy inwestor, który będzie wykonywał tę pracę, ma obowiązek się stosować do tego, co zawarliście w tej ekspertyzie, właśnie po to, żeby chronić te drzewa, które zostaną. Jedno i drugie. Te około 100 drzew, z którymi wyznaczyliśmy kolizję z projektowanego zagospodarowania terenu, czyli budowy budynku, dojazdów, parkingów, dróg przeciwpożarowych, oznacza, że dla tych około 100 drzew jest ryzyko uszkodzenia ich korzeni. Mm -hmm. I dobrą praktyką jest takie prowadzenie działań, o czym napisaliśmy w ekspertyzie, jak to zrobić, żeby te korzenie w maksymalnym stopniu zachować nieuszkodzone, żeby jak najmniej uszkodzić ty, tych korzeni i, i siedlisko, glebę, gdzie te drzewa rosną, żeby właśnie te drzewa w dobrej kondycji przetrwały. Mm -hmm. Ale też wynika to z przepisów ustawy o ochronie przyrody, która mówi wprost, że wszelkie prace ziemne prowadzone przy drzewach nie mogą uszkadzać korzeni drzew i niszczyć drzew, więc też jest wymóg prawny. Do którego inwestor i wykonawca przede wszystkim będzie musiał się stosować, i rolą nadzoru, który powinien być na takiej inwestycji nadzoru przyrodniczego, czy właśnie dendrologiczno-arborystycznego, będzie pilnowanie tych zasad ochrony drzew na budowie. A co w takim razie z fauną, bo mówiliśmy dużo o florze, no ale w tym miejscu jest także sporo zwierząt, które tam żyją, ptaków, owadów, w tym miejscu występują również, również różnego rodzaju grzyby. Czy to też będzie sprawdzane, czy nie ma tam gatunków, które podlegają ochronie na przykład, albo czy nie niszczy się gniazd lęgowych ptaków, które w tamtym w tym miejscu żyły? Naszym przedmiotem naszej ekspertyzy była inwentaryzacja dendrologiczna, mm -hmm. czyli dotycząca drzew. Wśród tych drzew, które tam stwierdziliśmy, nie ma gatunków chronionych. Jeśli chodzi o przepisy ustawy o ochronie przyrody, nie żaden z tych gatunków, które tam stwierdziliśmy, ma 28 gatunków drzew. Stwierdziliśmy, nie, nie jest przedmiotem ochrony gatunkowej, natomiast te drzewa mogą być zasiedlone przez inne chronione mm -hmm. organizmy właśnie grzyby, owady, e, różnego rodzaju bezkręgowce, e, ptaki, ssaki też. I te drzewa, które inwentaryzowaliśmy, również sprawdzaliśmy pod tym kątem. Ale czeka nas jeszcze jedna ekspertyza, taka przyrodnicza już, jeżeli chodzi o samą faunę w tym miejscu, rozumiem, tak? Powinna być wykonana pańskim zdaniem. Uważam, stanem. że tak. Uważam, mhm. że powinna być zrobiona inwentaryzacja przyrodnicza, a na pewno na etapie realizacji tej inwestycji. Powinien być przyrodnik, który będzie pełnił nadzór przyrodniczy, mhm. i gdyby się okazało, że na przykład na dane drzewo, które jest do usunięcia, jest na nim gniazdo ptasie, tak, no to nadzór powinien odpowiednio zareagować. Jak? Albo wtedy się czeka, aż dany ptak wyprowadzi swoje mhm. lęgi i wyprowadzi młode, i wtedy już nie, nie będzie jakby zagrożenia dla tego ptaka. A jeżeli trzeba wcześniej no to uzyskuje się specjalne zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Warto zrobić taką ekspertyzę choćby po to, aby uspokoić się protestujących przeciwko tej inwestycji w tym miejscu, nie samej inwestycji, nie samej konieczności budowie szpitala, bo to zaznaczają chociażby autorzy petycji, która do nas dotarła. Oni mówią, że szpital tak, jest ważny, jest potrzebny, ale nie w tym miejscu, że to miejsce powinno się zostawić nienaruszone i tutaj powołują się między innymi na taką ekspertyzę, której pani jest współautorem, właściwie do, do, opracowanie naukowe, cenne przyrodnicze obszary Miasta Zielonej Góry. Pan tutaj na początku naszej rozmowy po, powiedział, że w pełni podtrzymuje to, co napisał w, tej, e, w tym dokumencie, e, w tym opracowaniu. To na koniec mam tylko takie krótkie pytanie, panie doktorze, i prosiłbym o krótką odpowiedź. Czy pańskim zdaniem jednak nie powinno się tego parku, tego miejsca zostawić nienaruszonym w takim stanie, jakim jest, ewentualnie go odrobinę oczyścić, tak to nazwijmy, aby e, mogli z niego korzystać mieszkańcy, a szpitala wybudować po prostu w innym miejscu? Wiadomo, że ten park jest cenny pod względem przyrodniczym i najlepszą, idealną sytuacją byłoby nie inwestowanie tam żadnej zabudowy, ale jeżeli z innych przyczyn, innych argumentów wynika, że to jest dobra, może nawet najlepsza lokalizacja dla tego szpitala, to na tym właśnie polega zasada zrównoważonego rozwoju w gospodarce, rozwoju gospodarki człowieka że szukamy kompromisów. I wybudowanie budynków w miejscu, w tym parku, gdzie jest najmniej drzew, właśnie jest takim kompromisem, który ja akceptuję. Musimy kończyć. Dziękujemy bardzo serdecznie. Pan Piotr Reda z Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor nauk biologicznych, architekt krajobrazu i arborysta, autor ekspertyzy dendrologicznej do koncepcji planowanej inwestycji, czyli Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zielonej Górze był moimi i Państwa gościem. Dziękujemy serdecznie. Artur Steciąg, do usłyszenia. Dziękuję bardzo poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.